Dzień dobry Państwu, kłaniamy się we wtorek, 17 maja. Znajdujemy się w opolskim zoo, w którym trwa budowa kompleksu nowoczesnych akwariów. My obecnie znajdujemy się na poziomie minus 1. Płyta fundamentowa, no jak widać, została już wylana. Obecnie trwa montaż zbrojenia ścian i słupów kondygnacji podziemnej. Tutaj znajdą się maszyny i filtry zasilające akwaria, a przypomnę, że największa w historii opolskiego zoo, warta aż 25 milionów złotych inwestycja, przewiduje budowę ogromnych zbiorników z wodą słoną i z wodą morską. Tutaj znajdą się rekiny, mureny, płaszczki, rafa koralowa, a także mniejsze akwaria, między innymi z krewetkami. No ale to nie koniec atrakcji, bo żeby promować rodzimą bioróżnorodność, tutaj też stanie odrarium pokazujące faunę i florę Odry na różnych jej etapach. Pojawi się także szklarnia z, uwaga, rybami wychodzącymi na ląd. No my już nie możemy się doczekać zakończenia tych prac, a termin przewidywany to listopad przyszłego roku. Jest więc na co czekać.